Szanowni Państwo, chciałem serdecznie Państwa powitać na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, a tematem Zielony Ład, szanse i zagrożenia. Dwa słowa uwagi, dlaczego stowarzyszenie, które ma charakter ideowy, społeczno-kulturalny, zajmuje się tematem bardziej ekonomicznym. Odpowiedź tu jest jedna prosta. Zielony Ład, na tyle, na ile go rozumiem, pan doktor nam to objaśni lepiej, dotyczy wszystkiego. Dotyczy podstaw funkcjonowania społeczeństwa, a w tym także jego kultury, bo w końcu ona jest efektem także tego, jak społeczeństwo funkcjonuje, jego siły, na przykład dostępu do energii. I tutaj każde środowisko zainteresowane rozwojem Polski, a jesteśmy przecież środowiskiem zainteresowanym rozwojem Polski, potęgą Polski, rozbudową Polski, siłą rzeczy musi się do tego odnieść, tak? Nawet jeżeli nie jest to główny temat naszego środowiska. Tyle tytułem wstępu i teraz już oddaję panu doktorowi głos, tylko dla osób, które są pierwszy raz, jedno wyjaśnienie, że mamy zasadę taką, że prelegent wypowiada to, co ma do powiedzenia i po wypowiedzi prelegenta są wszystkie pytania, uwagi, zwischenrufy i tak dalej, tak? Także oddaję głos naszemu gościowi. Z mojej strony tyle. Proszę bardzo. Chciałem siedzieć, chciałem stać. Jak pan sobie życzy? Siedzieć. Tak? Jest w porządku. Drodzy Państwo, jeżeli tak, to pozwolę sobie usiąść. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Bartoszewicz, jestem Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuję się w programowaniu i planowaniu wieloletnim, czyli moja specjalizacja to jest takie długookresowe myślenie o przyszłości. Ja przez ostatnie 25 lat zajmowałem się całym procesem transferu środków unijnych do Polski. Wszystkie perspektywy programowe, które były w Polsce przygotowywane, miałem przyjemność w nich uczestniczyć, ewaluować wszystkie strategie, dokumenty strategiczne, rozporządzenia szkole w Polsce i za granicą. Więc moja znajomość tematyki europejskiej jest dosyć duża. Wszystkich polityk, zarówno na poziomie krajowym implementowanych, jak te, które mają charakter horyzontalny, sektorowy. Wszystko, co w Europie jest, łącznie z zapisami traktatowymi, od lat studiuję i też z tego szkolę przygotowuję administrację do implementacji. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest tak naprawdę już zwieńczeniem logiki Europy. To jest Zielony Ład. Oczywiście, aby zrozumieć Zielony Ład i zrozumieć następny ład, bo kolejnym ładem jest Niebieski Ład, jak nie wiem, czy Państwo widzieliście dzisiaj już pierwsze publikacje prasowe o tym, że Komitet Ekonomiczno-Społeczny, to jest takie ciało przy Komisji Europejskiej, postuluje, by nowa komisja przyspieszyła pracę nad Niebieskim Ładem. Więc za chwilkę będziemy mieli dokładnie bardzo zbliżone rozstrzygnięcia organizacyjno-prawno-polityczne w tym rozwiązaniu. I teraz, dlaczego w ogóle o Zielonym Ładzie warto jest rozmawiać, dlaczego trzeba zrozumieć to, co jest konstruowane, budowane. Aby jakby spróbować wyobrazić sobie, czym tak naprawdę jest Zielony Ład, trzeba troszeczkę cofnąć się do tak zwanej Białej Księgi Komisji Europejskiej. Biała Księga Komisji Europejskiej jest to taki dokument, w którym Komisja Europejska określiła przyszłość Europy i oparła się w tej analizie swojej, w tych swoich spostrzeżeniach na manifestie z Ventotene, czyli manifestie dwóch komunistów, bardzo znanego pana Spinellego. To są komuniści włoscy, którzy w momencie, gdy tworzyli swój manifest, określili pewne oczekiwania wobec Europy jako Europa, jako jedno państwo, jako państwo kreujące coś, co byśmy dzisiaj nazwali jednoznacznie implementację rozwiązań socjalizmu, a wręcz komunizmu, przy założeniu, że masy same w sobie są nielogiczne, je można formować w taki sposób, jaki będzie w stanie to realizować ta część władcza, koordynująca funkcjonowanie tych mas. Jak się przyjrzymy procesowi
integracji europejskiej. Wcześniej, jak Państwo pamiętacie, wszystko zaczynało się od tak zwanych wspólnot. Wspólnoty budowały wspólne wartości, zakładały, że wytwarzamy obszary istotnej swobody działania w przestrzeni tak zwanych państw narodowych, ale jak się głębiej wdrożymy w kolejne etapy procesu integracji, no to mamy do czynienia z takim uwolnieniem mechanizmu narzucania reguł i przede wszystkim ideologii bez zgody obywateli państw członkowskich, bez zgody państw członkowskich. Przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z kształtowaniem czegoś, co do końca nie jest nigdy zarysowane, zrozumiane i zrozumiałe. I może w ogóle być zrozumiałe. I teraz, aby spróbować się zderzyć z Zielonym Ładem, trzeba sobie wyobrazić 7 kroków, które Komisja Europejska i ludzie, którzy tworzą tak zwaną enklawę Arkadii wytworzoną w Unii Europejskiej, znaczy wszystkich instytucji powiązanych z Komisją Europejską. Mówię o Arkadii, dlatego że to jest taki obszar, w którym według praw wspólnoty nie płaci się podatków, ma się zapewnioną emeryturę i ma się nadzwyczajne prawa w relacji do pozostałych obywateli. Więc aby trafić do tej Arkadii, trzeba zasłużyć się w tym sensie, że przyjąć dokładnie reguły gry i reguły wiary, która tam jest kreowana. I tak jak powiedziałem, aby zrozumieć Zielony Ład, trzeba spróbować wyobrazić sobie tych 7 kroków. Ja chciałbym Państwu je przedstawić i je wyjaśnić. Po pierwsze, to co widzimy w kolejnych, w ostatnich latach, szczególnie od traktatu lizbońskiego, to to, że Komisja Europejska zaczyna bez żadnych umocowań traktatowych poszerzać swoją siłę oddziaływania na państwa członkowskie. De facto państwa członkowskie, domena państw członkowskich, to wszystko, co wiąże się z funkcjonowaniem państwa członkowskiego, od kwestii bezpieczeństwa po kwestie sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, gdybyśmy wszystkie takie obszary aktywności państwa sobie zdefiniowali, zaczynają być zawłaszczane decyzjami Komisji Europejskiej. Ja tylko przypomnę, że Komisję Europejską my nie wybieramy. My wybieramy przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, a w ramach Parlamentu Europejskiego mamy frakcje partii politycznych, które to frakcje wytwarzają pojęcie Komisji Europejskiej poprzez wybranie komisarza czy szefa komisji. Teraz mamy drugi raz już szefową komisji. I państwa członkowskie delegują teoretycznie swoich kandydatów, którzy też podlegają tej ocenie i mogą być odrzuceni. Czyli państwo członkowskie nie ma pewności, że kandydat, który zostanie zgłoszony, będzie w ogóle mógł funkcjonować. W założeniu kandydat w momencie jego wyboru traci kontakt z państwem narodowym, czyli nie może reprezentować państwa narodowego, przychodzi do stanu funkcjonowania w Arkadii. Ma zapewnić interes Arkadii, a nie interes państwa narodowego, a broń Boże tego, który reprezentuje. I teraz ten mechanizm, na którym powstaje ideologia konkretnych rozwiązań, w tym wypadku widzimy Zielony Ład, za chwilę będzie dokładnie w tych samych krokach tworzony, już jest, a będzie implementowany Niebieski Ład, składa się, tak jak powiedziałem, z mechanizmu 7 kroków, który ma charakter tak zwanej polityki przemocowej. Ta polityka przemocowa opiera się na pierwszym etapie, który byśmy nazwali etap oczarowania. Etap oczarowania to jest taki etap, kiedy definiuje się fałszywy problem, który powstaje na podstawie jakichś grup, analizy grup lobbingowych, działaczy ideologicznych. Czyli mamy do czynienia na przykład w Zielonym Ładzie z sytuacją, w której jakaś część sfery paranaukowej zaczyna wytwarzać przekonanie społeczne, że jest związek przyczynowo-skutkowy między działalnością człowieka a zmianami klimatycznymi. Pojawia się przeświadczenie niepoparte badaniami naukowymi i określanie zjawisk, które stają się obciążeniem dla człowieka.
Pierwszym błędem logicznym, który jest przyjęty w przypadku klimatyzmu, bo to już jest ideologia, jest uznanie gazu za gaz cieplarniany CO2. Główny problem polega na tym, że gazem cieplarnianym jest para wodna, a nie CO2. CO2 jest gazem, który jest niezbędny do funkcjonowania roślin. Jego udział w powietrzu jest śladowy i nawet emisja, którą wykonuje człowiek, nie zaburza strukturalnie powietrza na tyle, żeby doprowadzać do czegoś, co ci ideolodzy nazywają w tym momencie zmianami klimatycznymi. I teraz co się wówczas pojawia? Pojawiają się tak zwane, jeżeli się definiuje problem, to pojawiają się tak zwane ambitne cele. W ogóle język, narracja jest tutaj bardzo ważna, bo ten język i narracja dokładnie bazują na logice komunizmu, a poza całym nazewnictwem struktur europejskich, kiedy mamy do czynienia z komisarzami, z różnymi ciałami, które są zbliżone do nazewnictwa, którymi się posługiwali komuniści, mamy do czynienia z kształtowaniem podobnej logiki w kategoriach wyzwań, czyli pamiętacie Państwo, 5-7-latki, 10-latki, ambitne cele, czyli postaw sobie cel, bo on ma łączyć. I to jest tak zwany etap oczarowania, czyli mówimy, jest problem, ale Komisja Europejska jest w stanie to rozwiązać poprzez postawienie ambitnego celu. I to jest pierwszy etap. Drugi etap, drodzy Państwo, to jest etap, w którym tworzy się komunikat. Komunikat do obywateli państw członkowskich. To jest jakiś de facto komunikat, który jest skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. I taki komunikat w 2018 powstał ze strony właśnie w tematyce Zielonego Ładu. Komunikat nie boli. Komunikat jest nową mową, jest językiem wzbudzającym w nas poczucie po pierwsze winy, strachu, nadziei i bazuje na półprawdach. Czyli tworzy się pewne przeświadczenie, że będzie katastrofa. Jedynym rozwiązaniem, które może być podjęte, jest to, co zrealizuje Komisja Europejska. I tutaj jest niezwykle ciekawy ruch wykonywany. To jest wymyślanie dialektu, tak zwanego dialektu wyłączającego, czyli pojęć, słów kluczy, których nieużywanie zaczyna być traktowane jako nieuczestnictwo w społeczności. Czyli jesteś wykluczany, jeżeli nie rozumiesz, nie idziesz danym kierunkiem. Na przykład zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój, musisz w tym zauczestniczyć, bo jeżeli jesteś przeciwko zrównoważonemu rozwojowi, to gdzie jesteś? Takie inkluzywne, włączające słowa lub takie wyłączające słowa, ten dialekt jest decydujący. Język kształtuje społeczeństwo i relacje społeczne. Więc następuje budowa takich nowych, ważnych słów kluczowych, które doprowadza do zamykania tak zwanych grup ideologicznych, czyli tych, którzy są święcie przekonani, że świat w określony sposób funkcjonuje. To jest tak zwany etap oświecenia. Ten, tak jak powiedziałem, pierwszy etap jest etap oczarowania, drugim etapem jest etap oświecenia. Ten etap oświecenia jest silnym etapem implementacji tych rozwiązań do tak zwanej nauki. Nauki, czyli szkolnictwo wyższe, szkolnictwo średnie, do takiego stopnia, gdzie naukowcy przestają kwestionować podstawy, a rywalizują w rozwijaniu teorii i pojęć, które zostały stworzone. Dlaczego to robią? Dlatego, że system grantowy, system finansowania ukierunkowuje ich myślenie. Czy jeżeli myślisz inaczej, nie dostaniesz grantu. Jeżeli wpiszesz się w określoną ideologię, grant dostaniesz. Granty i konkursy są na daną ideologię. Zobaczcie, jak to równolegle jest realizowane w takiej aktywności. Tak dla przykładu, konkursy na startupy, zielone startupy. Czyli jeżeli chcesz dostać grant na startup, musisz wpisać się w ideologię tak zwaną zieloną, bo nie ma innych konkursów, które by realizowały inne pojęcia. Więc język tutaj jest niezwykle ważny, wręcz kluczowy. Czyli mamy etap, tak jak powiedzieliśmy, oczarowania, następuje etap oświecenia i pojawia się trzeci etap, który jest bardzo ważny, tworzenie neoprawdy.
Czyli tworzy się na poziomie unijnym, krajowym zespoły robocze. I te zespoły robocze powstają w ministerstwach, przy ministerstwach, przy Komisji Europejskiej, które zaczynają przekładać te komunikaty, ten komunikat akurat w tym przypadku Zielonego Ładu, na konkretne rozwiązania, na polityki sektorowe, horyzontalne, na instrumenty, na programy, na narzędzia. Próbują pokazać, że to się da zrobić. Jest to etap bardzo kreatywny. Etap, na którym następuje spełnienie wszelkich oczekiwań wyznawców ideologii. Czyli jakiekolwiek oczekiwanie masz, nazwiemy to, zbudujemy z tego, na bazie tego narzędzie i będziemy kreować rzeczywistość. Jest to też etap kreowania nowych idei. Czyli w ramach danego obszaru wymyślamy następne pojęcia, bo one są decydujące. Więc mamy programy społeczno-gospodarcze, kształtowanie polityk horyzontalnych, sektorowych, implementacja wyobrażeń, kłamstw, półprawd w komunikacie przekłada się na narzędzia. To jest, tak jak powiedziałem, etap tworzenia neoprawdy. Następny etap jest już bardzo brutalny, bo to jest etap tak zwanego potwierdzania neoprawdy. To jest etap dzięki szerokiej kampanii strachu i przekupstwa finansowego. I to jest bardzo ciekawe, bo w komunizmie kupowanie jest podstawowym narzędziem przekonania do idei. Czyli ogłaszanie konkursów, ogłaszanie różnego rodzaju programów pomocowych na to, żebyście się zdecydowali, żebyśmy się zdecydowali. Zobaczcie Państwo, co zostało zrobione w ostatnim miesiącu. Mieliśmy, ja pominę zasadność KPO jako narzędzia, ja tylko powiem o jednym zapisie. W KPO był zapis 140 milionów złotych na, milionów euro, przepraszam, na bezpieczeństwo lekowe, na tworzenie API, czyli cząsteczek czynnych, które, substancji czynnych, które miały pozwolić produkcję leku, produkować leki w Polsce. Państwo zrezygnowało z tego, bo ideolodzy uznali, że to jest nieistotne i przeniesiono te pieniądze na zakup używanych samochodów elektrycznych. 300 milionów złotych z tego zrobiono. I teraz dlaczego tak zrobiono? Dlatego, że cała kampania przekonywania Polaków do zakupu samochodów elektrycznych jest nieskuteczna. Więc to są rozwiązania bardzo drogie. Wydajność jest bardzo niska. Słyszycie co jakiś czas o różnego rodzaju wypadkach, pożarach, niebezpieczeństwie, które się z tym wiąże, ale nie jest ważne. Ważne jest, żeby wytworzyć popyt na to, a popyt wytwarza się przez danie ci dotacji. Bo będzie takie wrażenie społeczne, głupiś, bo nie wziąłeś. Czyli jeżeli damy ci 40 tysięcy, no to pójdziesz i kupisz ten samochód, bo będzie się wydawało, że robisz interes życia. Bo ktoś ci dał 40 tysięcy na zakup samochodu. Nieważne, ile będziesz musiał do tego dodać. Ważne, że kupimy przekonanie twoje do określonego zachowania. Podobny program obecnie w Polsce tworzony, to jest program 300 milionów na rowery elektryczne. Czyli po 5 tysięcy kup te rowery. I teraz dlaczego to się dzieje? Bo to trzeba łączyć pewne zdarzenia z innymi, równolegle realizowanymi działaniami. 13 kwietnia została podjęta, czy upubliczniono rozporządzenie Komisji Europejskiej, tak zwane rozporządzenie AFIR, które nakazuje budować publiczne stacje ładowania pojazdów. Nie macie publicznych stacji benzynowych, ale będą publiczne stacje ładowania pojazdów. Czyli ze środków publicznych wszyscy, jak siedzimy, będziemy budować stacje ładowania pojazdów, żeby ktoś, kto jest właścicielem, użytkownikiem czegoś elektrycznego, mógł tam to naładować. Efekt jest taki, powiązania tych dwóch rozwiązań, o których powiedziałem, tych dotacji na rowery, na samochody z tym AFIR-em, że zapis AFIR mówi, dynamika rozwoju sieci stacji ma być proporcjonalna do liczby samochodów i innych urządzeń elektrycznych, które będą z tego korzystały. Czy aby wymusić na państwie członkowskim, jest rozporządzenie, więc implementowane jest bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, aby wymusić działania w postaci budujcie stacje ładowania publicznego, to napędzimy wam liczbę użytkowników, których przekupimy do tego, żeby zakupili samochody i rowery elektryczne. Bo z tym będzie wiązał się wasz obowiązek jako państwa budować takie stacje. Te stacje mają powstać na drogach publicznych 60 km minimum, a w mieście mają być na tyle gęsto, żeby zaspokoić potrzebę
do ładowania mieszkańców, posiadaczy. Czy jak zagęści się ilość tego sprzętu, automatycznie powstaną roszczenia i obowiązki, obligo. A przypomnę, że w Komisji Europejskiej mamy po pierwsze przekupstwo w postaci zapłacimy ci rób, ale jeżeli nie robisz i państwo członkowskie nie robi, to państwo członkowskie jest oskarżane do Trybunału lub komisarz któryś nakłada karę do czasu, do podporządkowania się państwa. I słyszeliście o rozwiązaniach, w których dziennie milion jest kary na państwo członkowskie nakładane. Oczywiście już powie nic, ale 100, 200, 300 dni i zaczynamy mieć ogromne kłopoty w ogromnych wartościach kwotowych, które się pojawiają jako kwoty zabezpieczane po stronie Komisji Europejskiej dla zapewnienia, że państwo członkowskie się podporządkuje. I to jest ten etap, tak jak powiedziałem, potwierdzenia neoprawne, czyli strach, przekupstwo finansowe, upowszechnienie ideologii. Aby dostać się do struktur unijnych, oczywiście musisz potwierdzić wiarę. Ta wiara to jest czyste utożsamienie się z ideologią. Wówczas oczywiście dostajesz się do Arkadii, a tam żyjesz ponad stan. Więc mieliśmy wybory europejskie, które weryfikowały podatność Kowalskiego do tego, czy będzie służył godnie w strukturze, a sytuacja miała być potwierdzeniem, czy miała potwierdzić strukturę parlamentu, który zagwarantuje wybór Komisji Europejskiej w stanie dotychczasowym. Kolejny to jest etap przemocy finansowej, to jest bardzo brutalny, bo on jest amoralny. Czyli to, co, o czym zacząłem mówić, tworzy się nowe prawo unijne, które wymusza włączenie się obywateli samych państw członkowskich dla implementacji ideologii. Więc mamy system zachęt, kar, bat, marchewka. Mamy mechanizmy przekonujące nawet najbardziej opornych do tego, żeby włączyli się w ten proces. Przypomnijcie sobie, drodzy Państwo, w czasie komuny. Wszelkiego rodzaju talony na samochód, na mieszkanie, na meblościankę. To wszystko było mechanizmem, którym jeżeli uczestniczyłeś w procesie, identyfikowałeś się w proces, dostawałeś talon. Jeżeli nie, byłeś poza systemem. Ten mechanizm ideologii tak samo funkcjonuje. Jest to etap czystej przemocy finansowej, on jest mechanizmem demoralizującym. Wystarczy, że raz zafunkcjonujemy jako człowiek w takim mechanizmie i stajemy się zakładnikiem, no bo w swoim otoczeniu staje się osobą przekonywującą, no bo muszę uzasadnić, dlaczego dałem się przekupić. Muszę wytworzyć w świadomości społecznej w swoim otoczeniu przekonanie, że warto jest to zrobić. Zobaczcie Państwo, ci ludzie, którzy postawili panele, którym dostali dofinansowanie, oni już są kreatorami idei, oni już niosą. Ci, którzy za 5 tysięcy dofinansowania kupią rower elektryczny, będą najbardziej przekonywujący, że ideologia nie ma żadnych wad, ona jest tylko cudownym rozwiązaniem. To jest piąty etap, etap przemocy finansowej. Szósty etap to jest etap skolonizowania umysłu. To następuje, to z Państwem w ten sposób, że na poziomie Komisji Europejskiej państw członkowskich tworzy się tak zwaną taksonomię. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pojęciu. Taksonomia, czyli system klasyfikacji ustanawiający kryteria, które muszą być spełnione w ramach działalności gospodarczej. Czyli zaczyna się określać warunki funkcjonowania biznesu zgodnie z ideologią. To się przekłada, drodzy Państwo, na totalny faszyzm, na przykład finansowania projektów. Mamy w bankach kryteria oceny, które oparte są na tak zwanym ESG, sprawozdawczości ESG, gdzie wymusza się dostosowanie ciebie przedsiębiorcą do pewnych standardów na razie sprawozdawczości i wymuszenia określonych zmian, bo inaczej nie dostaniesz finansowania bieżącego. Mamy wylew dzisiaj, nie wiem, czy tego to obserwujecie, firm doradczych, które wypełniają te papiery. Czyli masz sytuację, w której musisz, nawet jeżeli się z tym nie zgadzasz, musisz ten papier wypełnić, podpisać i zadeklarować. To jest tak, jakbyś legitymację dostawał PZP Rosło. Musisz to zrobić, bo inaczej nie dostaniesz finansowania. Możesz poszukiwać. Nawet wczoraj też czytałem taki fajny artykuł, Bank Ochrony Środowiska zadeklarował, że on będzie bankiem pierwszego wyboru w tym obszarze. Czyli tak dostosuje swoje procedury, że to będzie najbardziej dostosowany bank bez żadnej możliwości finansowania innych rozwiązań niż to, co się wpisuje w ideologię. Ja przypomnę, że to jest bank z udziałem Skarbu Państwa. Czyli państwo w tym zakresie dało sygnał, że przez to jest bank, który ma też udziały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więc to jest cała struktura finansowa, która bazuje na podatkach, czyli na tym, co my płacimy,
Zobaczcie, w żadnym momencie, ja pokazuję etapy, w żadnym momencie nie ma etapu zgody państw narodowych lub obywateli państwa narodowego na, taką, na takie rozwiązanie. Nie ma żadnego referendum, nie ma żadnego zapytania. Przypomnijcie sobie ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego. Temat Zielonego Ładu nie istniał. On był drugorzędny, on był wypychany. On nie może być poddany dyskusji, bo on nie może zasiać w nas jakichkolwiek wątpliwości. Wątpliwości ma nie być. Planeta płonie, klimatyzm jest podstawowym kierunkiem ideologicznym myślenia. Nic więcej ma nie być. Więc to jest etap skolonizowania umysłów. To jest szeroka implementacja nowomowy, odrzucenie negujących, umożliwia podporządkowanie struktur państwa narodowego i obywateli wymogom osiągania abstrakcyjnych, nadal ambitnych celów. Zobaczcie, te cele, które zostały postawione wobec Zielonego Ładu, one się nakręcają, one jeszcze podwyższane są. Nic jeszcze nie jest zrealizowane, ale już się mówi, nie 50, 55, a może 60, a może 80%. Podkręcanie celów powoduje taki mechanizm, pamiętacie państwo, rywalizację przy stachanowcu. Czy kto więcej tych cegieł położy? Nieważne, że jest to absurdalne, nikomu niepotrzebne, ale stachanowiec i rywalizacja, swoista grywalizacja w narodzie, powoduje włączanie w próbę implementacji danej ideologii. I ostatni etap, siódmy, przed którym jesteśmy, to jest wypracowanie stałych źródeł finansowania w postaci, to się już ruszyło, podatków unijnych, więc mamy przejęcie prerogatyw państwa. Pierwsze podatki europejskie się pojawiły i zobowiązań kosztowych, i one są nakładane na państwo członkowskie do finansowania ideologii, czyli państwo musi zagwarantować finansowanie. No to co mówią? Buduj stacje publiczne, nie mówią z czego, buduj. I teraz spróbuj sobie nałożyć, połączyć jeszcze jedną rzecz. Państwo polskie, na przykład obecnie, na które nałożono tego typu uwarunkowania, jest dodatkowo na państwo członkowskie jest nakładana procedura nadmiernego deficytu. Teraz jak sobie wyobrazisz budżet i jest mowa o tym, żeby ciąć wydatki, ale z pewnych wydatków nie może zrezygnować, bo one są warunkowane karami. Czyli będą wypychać wydatki, które nie mieszczą się w logice ideologii, bo tylko ideologia będzie gwarantowała bezpieczeństwo realizacji wydatkowania budżetu zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Czyli mamy do czynienia, słuchajcie, z mechanizmem, drodzy państwo, w którym wszyscy uczestnicy rynku, wszyscy obywatele, państwo, skarb państwa zaczyna być pod przemocą. Czyli mamy do czynienia z ideologią, która kolonizuje państwo narodowe. Chciałbym, żebyście to usłyszeli, bo to jest 7 etapów, w których uczestniczymy. One nie są niektóre jeszcze domknięte, ale jeżeli sobie to uświadomimy, a tak jak powiedziałem, za chwilę rusza Niebieski Ład, to zobaczcie dokładnie te same etapy. Niebieski Ład jest na etapie dwóch pierwszych etapów, czyli ma etap, w którym pokazano komunikat, etap oczarowania i mówienia, że jest problem z wodą, i teraz jest etap oświecania, czyli musimy pokazać, że Komisja Europejska jest wezwanie. Komisja Europejska, zrób coś z tym. Komisja Europejska wyjdzie i powie, jestem w stanie z tym coś zrobić. Narzucę wam standardy i działanie, które doprowadzą do zrealizowania tego ambitnego celu. I teraz, dlaczego w ogóle o Zielonym Ładzie należy mówić w logice ideologii? Dlaczego należy mówić w kontekście takiego mechanizmu manipulującego? Dlatego, że jak się głębiej wejdziesz i przeczytasz ten Zielony Ład, sięgniesz do tego dokumentu z 2018 roku, to po pierwsze, ten dokument, w tym dokumencie nie ma podstaw naukowych w twierdzeniach zawartych w przyjętych założeniach. Masz tam język lęku i obaw. Cytuję, atmosfera ulega ociepleniu, a klimat zmienia się z każdym rokiem. Spośród 8 milionów gatunków żyjących obecnie na naszej planecie, 1 milion jest zagrożony zagładą. Lasy i oceany są zniszczone i dewastowane. To jest język, który próbuje ci pokazać ból i ciężar, który na tobie jest. Ty, człowieku, jesteś temu winien. Więc jest cały mechanizm kwestii związanej z udowodnienia narracyjnego ciężaru, który na tobie leży. Dalej. Nie ma praktycznego ekonomicznego uzasadnienia skutków społeczno-gospodarczych dla proponowanych w Zielonym Ładzie rozwiązań. Żadne z rozwiązań. Po pierwsze, w momencie tworzenia komunikatu mówi się, idziemy. Nie wiesz, gdzie idziemy. Nie jesteś w stanie powiedzieć, z jakich narzędzi, jakich narzędzi będziemy używać, jakie metody z tym się będą wiązać. Więc proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, że widzicie
To jest taka książka, której nie widzicie. Widzicie ten fragment. Wszystko resztę jest zasłonięte. O tyle widzicie. I macie podjąć decyzję o uczestnictwu. Nie wiecie, jak gruba jest ta książka i nie wiecie, co w książce jest w środku. Za każdym razem, w każdym tygodniu będzie wam coś odsłaniane i kolejne obciążenie jest nakładane. Ktoś powie, nie ma to znaczenia, bo przecież ratujemy planetę. Ilość obciążeń, które się z tym wiążą, doprowadzają do biedy, doprowadzą do całkowitego upadku gospodarki i społeczeństwa. Jeżeli dotkniemy prostej rzeczy, dyrektywy budynkowej, standaryzowanie budynków według klasy oddziaływania na środowisko powoduje, że już dzisiaj ponad 80% budynków w Polsce nie spełnia podstawowych wymiarów klas. Czyli nadaje się garaż do zamknięcia lub podjęcia działań remontowych. Nie wymiany okien, całkowitego przebudowania. Drodzy Państwo, samo zliczenie tych wartości idzie w biliony. Nie w miliardy, w biliony. To znaczy, że to jest nieosiągalne. Dlatego macie wypowiedź pani minister klimatu, Helin Kloski, która mówi, że jak staremu człowiekowi nie będzie wydolny do zrealizowania tych wymagań, to trzeba będzie stworzyć jakąś przestrzeń zamieszkania wspólnego. Czyli jakiś akademik, może obóz, nie wiadomo co z tymi ludźmi zrobić. Dlatego, że gro tych budynków jest właśnie zamieszkanych przez ludzi starszych i oni nie są w stanie, zresztą nie tylko ludzi starszych, każdy z was, jeżeli miałby statystycznie jest wyliczone, że doprowadzenie budynku do oczekiwań będzie kosztowało nas od 150 do 200 tysięcy złotych. To jest taka inwestycja. Drodzy Państwo, takiej wartości oszczędności Polacy statystycznie nie mają. To jest nie do osiągnięcia. To jest abstrakcyjna wartość, która powoduje, że jeżeli zostanie to zaimplementowane, a jest implementowane bez mrugnięcia okiem, mamy do czynienia z sytuacją, w której każde mieszkanie dzisiaj podlegające transakcji już musi dostać certyfikat. Za chwilę te certyfikaty nabiorą na tyle ważności, że będzie niemożliwość wykonania transakcji bez spełnienia określonych wymagań. A to znaczy, drodzy Państwo, że cały majątek, który mamy zgromadzony i każdy z nas kupując mieszkanie w przeświadczeniu, że będzie mógł je wynajmować lub sprzedać i zabezpieczy emeryturę, bo my system emerytalny mamy nieistniejący, stoi przed odpowiedzią prostą na pytanie, co będzie jutro. Nie będziesz mieć tego majątku. Ten majątek nie będzie mógł być zamieszkany, nie będzie mógł być sprzedany, nie będzie mógł podlegać transakcjom. Jeżeli coś nie podlega transakcjom, jego wartość jest zerowa. To znaczy, że masz do czynienia z sytuacją, w której nałożone są na ciebie koszty utrzymania, bo nikt tego nie kupi. Wszystkie instytucje związane z bezpieczeństwem, patrz, inspekcja budowlana, ona będzie ci przychodzić i sprawdzać stan twojego budynku. Więc koszty masz. Nie możesz go użytkować, nie możesz go eksploatować. 3 lata budynku nieogrzewanego, a nie będziesz mógł go ogrzewać, bo nie będziesz spełniać standardów. To jest dewastacja, ruina. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, tylko jeden przykład podaję, najbardziej ważny, dlatego że wartość mieszkaniowo-majątkowa jest decydująca. Bez niej funkcjonujemy bez żadnej wartości. Mamy własności, nie mamy bezpieczeństwa. Drugi aspekt, który jest bardzo ważny, tak jak powiedziałem, w tym aspekcie ekonomiczno-społecznym, to jest kwestia cen energii. Ja do tego jeszcze wrócę, bo pokażę wam jeden ze slajdów, w którym porównano źródła wytwarzania energii. To są naukowe dowody na to i zobaczycie, drodzy Państwo, czym się różni energetyka jądrowa od energetyki węglowej, tak zwalczanej, w stosunku do tak zwanych wiatraków i paneli fotowoltaicznych, które są kreowane jako rozwiązania niezwykle ekologiczne, co jest oczywiście fałszem i nieprawdą. Dlatego, że Europa przyjęła logikę, w której całkowicie eksportuje zanieczyszczenia. Jeżeli przyjrzycie się, zobaczycie nie tylko filmy, ale opracowania, które pokazują, w jaki sposób wydobywa się metale ziem rzadkich w Afryce, w Azji, to jest dewastacja środowiska na skalę, którą górnictwo węgla kamiennego, węgla brunatnego nie było w stanie wykonać przez ostatnie 200 lat.
To jest dewastacja totalna. To jest mechanizm niekontrolowany, który doprowadza do totalnego upadku przestrzeni gospodarczych w tamtych państwach, w których te wydobycie następuje. I teraz kolejny aspekt to jest kwestia braku metody postawionych celów. Te cele są całkowicie abstrakcyjne. Te cele mówią o pewnym potencjale, te cele mówią o wartościach, które są nierealizowalne. One nie mają podstaw prawnych ani ekonomicznych, żeby je osiągnąć. Kolejny aspekt, nie ma pełnego zapisu zakresu, narzędzi, całkowitych kosztów implementacji. Ja bardzo często mam takie pytania, ile kosztuje Zielony Ład? Nie ma odpowiedzi na to. W Polsce odpowiedź Ministerstwa Klimatu setki miliardów. To jest odpowiedź Ministerstwa Klimatu. Setki miliardów? Jaka to jest wartość? Nie ma wartości, nie ma identyfikacji oceny wykazu związków przyczynowo-skutkowych w tym rozwiązaniu, więc koszty w tym zakresie są ogromne. I teraz zakończę to i pójdę do jednej rzeczy, którą chcę wam pokazać. Drodzy Państwo, jest szereg przykładów poszczególnych państw, a szczególnie dla mnie najbardziej interesuje tak zwana największa gospodarka europejska, czyli gospodarka niemiecka. W gospodarce niemieckiej zadano pytania, przebadano przedsiębiorców i zadano pytania, jak oni reagują na Zielony Ład. Bo to jest pewna piramida finansowa naiwności, która jest stworzona. Oni wystawili 600 milionów miliardów euro gwarancji dla swoich przedsiębiorców na dokonanie transformacji energetycznej. 600 miliardów. Jeżeli tą kwotę porównacie z całym pakietem wsparcia popandemicznego w całej Europie, to jest kwota równoważna. To są kwoty, które postawiło jedno państwo w logice gwarancji. I teraz to, co jest najbardziej szokujące. Raport niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej wskazuje, że 50% przepytanych przedsiębiorstw uważa, że transformacja energetyczna w obecnym kształcie ma negatywny lub bardzo negatywny wpływ na ich konkurencyjność. Nawet 32% producentów, czyli dwa razy więcej niż w trakcie kryzysu energetycznego z 2022 roku, rozważa lub uważaj, lub realizuje przeniesienie produkcji za granicę. Ale to, co znaczy za granicę? Nie ma przestrzeni w Europie, w której już jest tania energia. To znaczy, że następuje ucieczka przedsiębiorstw poza terytorium Europy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wydolność gospodarcza Europy będzie coraz słabsza. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ideologia i przyspieszanie zakupu technologii, które mają być tak zwane środowiskowe, to jest umożliwienie dostaw tylko i wyłącznie z jednego rynku azjatyckiego. Znaczy my płacimy Azjatom za to, żeby oni nam dostarczyli technologii, które będą w naszym przekonaniu tworzyć konkurencyjność naszej gospodarki. Nie ma takiego związku przyczynowo-skutkowego. Mamy sytuację, w której europejskie przedsiębiorstwa stają się dystrybutorami technologii, które są w Azji. Azja dzisiaj staje się przyspieszającym ten proces. W Stanach Zjednoczonych wykryto szereg fundacji środowiskowych, tak zwanych klimatycznych, które dostawały pieniądze bezpośrednio z Chin na promocję przyspieszenia Zielonego Ładu. Już dzisiaj słyszycie, że Stany Zjednoczone wyraźnie mówią, należy ten bałagan zatrzymać. Trump powiedział, że jak dojdzie do władzy, zatrzymuje Zielony Ład. Nakłada 80, nawet 100% cła na towary chińskie, zamyka temat. Europa, skala korupcji w Europie, skala korupcji w Europarlamencie jest tak ogromna, co trzeci parlamentarzysta europejski w poprzednim parlamencie był pod karą. Albo skazany, albo wobec niego toczyły się sprawy. Tacy ludzie podatni są niezwykle na mechanizm korupcyjny. I ta korupcja ze strony gospodarki chińskiej i partii chińskiej jest realizowana. I teraz przeskoczę, bo jest jedna bardzo ważna rzecz i o nią będę kończył, żebyście Państwo mogli sobie podyskutować. Z panią dr Katarzyną Błąkowską zrobiliśmy badanie na temat Zielonego Ładu, bo w Polsce jest takie przeświadczenie, że masz takie wrażenie w mediach, że wszyscy są za tym rozwiązaniem. No bo jest powszechne, wszyscy walczą z planetą, a już jak gorąco się zrobi, to już w ogóle wariują i twierdzą, że to jest jedyny kierunek działania.
pokażę Wam kilka slajdów, które są wynikami badań. To są badania ogólnopolskie, reprezentatywne. To się jakoś włączy. Bo ja już puściłem na... Jest duplikowane. O, na HDMI. O, super. Jak ocenia Pani swoją wiedzę i poinformowanie o polityce Unii Europejskiej o nazwie Zielony Ład, jej zasadach, skutkach dla gospodarki polskiej i polskiego społeczeństwa? To jest badanie, które jest przygotowane na rzecz Solidarności, bo Solidarność 3 miesiące temu zadało mi pytanie, czy można wypowiedzieć Zielony Ład. Z tego względu zaczęli zbierać głosy pod referendum. Ja napisałem z panią doktor Katarzyną Gąkowską pytanie referendalne. Te pytanie referendalne zakłada zobowiązanie Rzeczpospolitej, państwa Rzeczpospolita, prezydenta, premiera, parlamentu do natychmiastowego wypowiedzenia Zielonego Ładu. Pod tym zbieramy głos. Zobaczcie państwo, jaki jest stan wiedzy Polaków, przynajmniej w ich odczuciu. Pełna wiedza, poinformowanie 13,6, pobieżna 51,9. Ludzie nawet nie wiedzą, co mają wiedzieć. Idziemy dalej. Czy według Pana wiedzy liczba przepisów i zakazów i nakazów, które będą wprowadzone w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej w związku z polityką Zielonego Ładu jest duża czy mała? Mamy odpowiedzi Polaków. Zdecydowanie duża, 27%. Raczej duża, 41%. Czyli ludzie zaczęli widzieć, że się zaczyna coś zmieniać. Jest lawina, inflacja przepisów, które wiążą się i łączą się z Zielonym Ładem. Idziemy dalej. Czy zna Pani kalendarium przepisów, nakazów i zakazów, które będą wprowadzane w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej w związku z polityką Zielonego Ładu? Zdecydowanie nie, 16,8 macie, 39,7 raczej nie, trudno powiedzieć 18,3, raczej tak i zdecydowanie tak, to jest raczej w tym przekonaniu Polaków około 25%, że zna harmonogram. I teraz, drodzy Państwo, to jest ciekawy slajd. Ile według Państwa oceny kosztować będzie implementacja wszystkich założeń Zielonego Ładu? Największa, trudno powiedzieć. Nie ma obecnie wyceny takich kosztów. Zobaczcie Państwo, od 100 milionów po powyżej 500 miliardów. Nie mają zielonego pojęcia, w co gramy. I tutaj jest bardzo fajne, zobaczcie. Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Bank Pekao S.A. w styczniu 2022 roku szacował, że takie koszty będzie na poziomie 2,4 do 2,5 biliona złotych. Wstępny szacunek de facto transformacji energetycznej. Bardzo wstępny. Jak Pan ocenia koszt implementacji polityki Zielonego Ładu, który będzie ponosił każdy obywatel? Zobaczcie to samo. Trudno powiedzieć, nie ma obecnie szacunku, nie od sasa do lasa, od 1000 do 250 tysięcy. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, o jakich kosztach w ogóle indywidualnie mówimy. Teraz wiedza i opinie Polaków w tym obszarze, mam nadzieję, że będziemy widzieć. Czy wie Pani, co oznacza neutralność klimatyczna, która Komisja Europejska, Parlament, szefowie rządów wyznaczyli jako cel? Raczej tak, to jest 32,8, zdecydowanie tak 10, czyli mamy około 40%, pozostali, albo trudno powiedzieć, raczej nie, zdecydowanie nie. Co to znaczy ta neutralność? Większość Polaków w ogóle nie wie, w co gramy. Idziemy do dalszego pytania. Czy Pani zdaniem osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską w 2050 roku przyczyni się do zmian klimatycznych na Ziemi? Zdecydowanie nie, 23,3, raczej nie, 23,3, 26,8, trudno powiedzieć, i raptem 26% mówi tak. Ma przekonanie,
że jeżeli Europa, która emituje 14% tak zwanego CO2, czyli tego, co oni uznają za gaz cieplarniany, że jeżeli Europa coś zrobi, to zmieni się klimat na świecie. W sytuacji, kiedy Europa zakupuje technologie, które są wysoko zanieczyszczeniowe dla środowiska, w państwach, które nie realizują w żaden sposób ograniczeń w zanieczyszczeniu środowiska, Afryka, Azja. Tak naprawdę, drodzy Państwo, jakby zmierzyć koszt oddziaływania, to Europa przyspieszyła tą polityką skalę zanieczyszczania globu, która będzie trudno poddawała się recyklingowi lub w ogóle. Żaden wiatrak, żadna PV-ka nie poddaje się recyklingowi. Wiatraki można zmielić. I to jest bardzo ciężkie nawet. Substancje, z których one są zrobione, no są niezwykle twarde. Z tym nie ma co zrobić. Zaczęli w Polacy robić z tego mosty na małych rzekach. Ze skrzydeł wiatrak zużytych. Pył, który ze względu na zużycie wiatraka z tych skrzydeł odpada, jest wdychany przez organizmy. To jest mikrocząsteczki, które wdychamy. One są nierozkładane. To jest rżnie płuca. Pamiętacie Państwo, kiedyś z dachów nam ściągano? To będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że za 10-15 lat będą dotacje na to, żeby zdejmować i utylizować wiatraki. Tylko trzeba 10 lat do uświadomienia społecznego, co myśmy pobudowali. Idziemy dalej, drodzy Państwo. Czy do 2050 roku państwa Unii według decyzji Komisji Szefów Rządu powinny osiągnąć neutralność klimatyczną? Pani zdanie. Polska powinna dążyć do osiągnięcia tego celu najszybciej przed rokiem 2050, to jest 8-9%. Polska powinna dążyć, aby osiągnąć ten cel do 2050 roku 14%. Polska powinna dochodzić do neutralności w swoim tempie, dostosowanym do zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju społeczno-gospodarczego. Zobaczcie, rozsądek Polaków jest prosty, 46%. Róbmy tak, żeby to było dla nas bezpieczne. I o to chodzi w wypowiedzeniu Zielonego Ładu. To nie znaczy, że my nie chcemy, normalny człowiek nie myśli o tym, żeby przyroda, w której funkcjonuje, była bezpieczna. Ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której upadek społeczno-gospodarczy, pauperyzacja społeczeństwa doprowadzi do jednej rzeczy, drodzy Państwo. Zamieszek i wojny. A to nie będzie żadną obroną środowiska, wręcz przeciwnie. Idziemy dalej. Do 2050 roku mamy tą neutralność, czy Pani zdanie powinna Polska dążyć, aby osiągnąć ten cel. I to jest ciekawe, zobaczcie Państwo, w różnych okresach, jak się zmienia dynamika myślenia. Ta zielona część to ten obszar rozsądku. On zaczyna narastać, zobaczcie Państwo, on jest 46, zaczynał się 43, chociaż w pewnym momencie nawet 55% w 2023 było. A teraz zaczynamy odbudowywać to. Zaczynają coraz chyba więcej uświadamiać sobie, jakie są koszty tego, co się dzieje. To jest ciekawe. Czy życie przeciętnego obywatela zmieni się bardzo, czy też nie zmieni się w ogóle pod wpływem przepisów zielonego i nakazu Zielonego Ładu? Raczej się zmieni 36%, zdecydowanie się zmieni 34%. Ludzie zaczynają czuć już, że ta presja i siła oddziaływania jest dosyć znaczna. Idziemy dalej. Jak Pani opinią będzie się żyło Pani po wejściu w życie wszystkich przepisów Zielonego Ładu? Zdecydowanie gorzej, 24,9, 28,9, raczej gorzej. Bez zmian 17,5. Raczej lepiej, zdecydowanie lepiej. Widzimy sumę 15%. A 15% oczekiwań poparcia, wszyscy pozostali mają być zdewastowani społeczno-gospodarczo. Ciekawe, że to się nie przekłada, zobaczcie, na wynik wyborów. Czy ludzie, którzy promują Zielony Ład, powinni być zdewastowani? A nie. Dlaczego? Dlatego, że jest ta przemoc finansowa. Jeżeli zanegujesz, nie będziesz uczestniczyć. Ludzie oczekują dotacji. W Polsce mamy firmy zombie. Firmy, które żyją tylko dlatego, że kolejną dotację może dostać. Jak nie ma dotacji, umierają. To się dzieje masowo. Jak Pani będzie się żyło przeciętnemu Polakowi po wyjściu w życie przepisów przeciętnego ładu? To mieliśmy.
Czy godzi się Pani na pogorszenie życia, jakości życia? O, to jest piękne. Nie, nie godzę się w tym całkowicie. 83%. To teraz powiem tak, to czemu Matole akceptujesz to, co cię zaraz zdewastuje, jeżeli się nie godzisz? To jest szarowe. Znaczy, to, co to badanie pokazuje, słuchajcie, to jest totalne samozaprzeczenie, ale to dokładnie udowadnia, że mamy do czynienia z ideologią. Ludzie w komunie też negowali po domach to, co się działo. A oficjalnie wychodzili w marszu i manifestowali na 1 maja, bo władza oczekiwała, bo można było dostać talonik. Idziemy dalej. Czy Pana Pani zdanie wprowadzenie przepisów Zielonego Ładu przyniesie do zwiększenia liczby dobrych miejsc pracy w Polsce? Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Zdecydowanie zmniejszenie 30%, raczej zmniejszenie 29%. 60% mówi, wiemy, że będzie źle. Samobójstwo. Wszyscy wiedzą, że będzie źle. I nic nie robią, słuchajcie. Wiecie, ile się udało zebrać podpisów pod referendum na Zielony Ład? 150 tysięcy. Polacy są zajęci aborcją, partnerskimi związkami. To jest ważne dzisiaj. Czy obawia się Pan Pani, czy też nie obawia się Pani wprowadzenia przepisów Zielonego Ładu? Zdecydowanie się obawiam, raczej się obawiam, to jest 60%. Ludzie mają lęk, bo nie wiedzą, bo nie rozumieją. Dobra. Słuchajcie, to jest już trudniejsze do pokazania. No to są konkretne przepisy, słuchajcie, to jest 20 szczegółów, już ostatnia rzecz. Już ostatnia rzecz pokażę, tylko przeciągniemy. To są 21 szczegółowych rozwiązań, które zadaliśmy pytanie Polakom. Na zdecydowanie popieram czerwone, po prawej stronie będziemy mieli popieram i możemy przelecieć, zobaczcie. Pobór przez Unię Europejską 25% zysków systemu handlu emisyjnego, uprawnień emisyjnych dotyczących zasilania budżetu państwa 2026, minus 48%. Nałożenie granicznego podatku węglowego, nie popieram, 44%. Nałożenie na właścicieli aut spalinowych hybrydowych corocznego podatku od 2026 roku, 65%, na nie. Zeroemisyjny budynku użyteczności publicznej, 24%. Objęcie paliw kopalnych wykorzystywanych do napędzania samochodów ogrzewania indywidualnych budynków systemem handlu uprawnień do emisji, bo takie ma być, to jeszcze ETS2. A za chwilę będzie ETS3. Pytanie, co nam obłożą? Patrz, że wydychasz też CO2. Czy 57%. Zeroemisyjność wszystkich budynków, nowych budynków 2028. Zeroemisyjny budynek jest ogromnie drogi. Jest potężny koszt, żeby coś takiego zrealizować. 21% na nie. Może dlatego, że część po prostu mogę nie widzieć takiej potrzeby, to nie jest ich problem. Zeroemisyjność wszystkich budynków mieszkalnych poddanych gruntownym remontom 2032. Mamy na nie. Klasa energetyczna wszystkich budynków mieszkalnych do 2030. Klasa D do 2033. Zapewnienie co najmniej 49% udziału energii odnawialnej w sektorze budownictwa z użyciem energii końcowych budynków w 2030. Tutaj przewaga jest na plus 1,6. Zakaz instalacji w nowych budynkach należących do Skarbu Państwa, samorządów, pieców, gaz, węgiel, pelet, olej opałowy. Pamiętacie, że były również dofinansowania na to przez okres krótki. Nakaz wymiany wszystkich pieców gazowych, pelet, szczególnie gaz. Gaz był dofinansowany i szereg gospodarstw domowych w Polsce zbudowało instalacje gazowe, które dzisiaj są, jak się mówi, od 2030 będą w ogóle nie do użytku. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w 2035 roku. Kto z Was jeździ samochodem elektrycznym? No. To sobie pojeździ. Zakaz zarejestrowania nowego dostawczego samochodu silnikiem spalinowym 2035 już. Objęcie co najmniej 25% gruntów rolnych rolnictwem ekologicznym 2030. Ograniczenie stosowania nawozów co najmniej 20% w dół do 2030. Ograniczenie o 50% stosowania pestycydów chemicznych w 2030. Te pestycydy i nawozy, to też trzeba mieć pod uwagę. Obszar wyłączony ze stosowania Zielonego Ładu jest jaki? Nasz sąsiad graniczny, który teraz ma proxy wojnę u siebie. Tam będzie można to robić. To znaczy, że cena wszystkich produktów rolnych w stosunku do produktów rolnych w Polsce, gdzie nie będziesz musiał używać nawozów, będzie o wiele mniejsza. Tak? Oni będą mieli tańsze produkty. Oni zlikwidują nam w ciągu 5 do 10 lat rolnictwo w Polsce. Bo jesteśmy dosyć dużym obszarem rolnym w Europie. A jeżeli tak się stanie,
jeżeli ktoś z Was ma ziemię, to tak samo jest z nieruchomością w postaci mieszkania. Będzie zarobarta. Nie będzie można produkować. Objęcie co najmniej 30% unijnych obszarów morskich ochroną prawną jako obszar ochrony bioróżnorodności. To znaczy nie łowimy rybek. Jeszcze jak to zostanie rozszerzone na jeziora, to sobie będziecie mogli na jezioro popatrzeć. Jak wejdzie niebieski ład, to zbliżenie się do jeziora będzie traktowane jako zagrożenie dla wody. Będziesz sobie mógł popatrzeć, jeżeli w ogóle. To znaczy, że wszystkie działki wokół jezior zostaną wykluczone z możliwości eksploatacji. Mówisz szalone i niemożliwe? Spotkamy się za 5 lat. Będziemy patrzeć na cele, które zostaną postawione. Zamknięcie wszystkich kopalń węgla kamiennego brunatnego do 2039 roku w Polsce. Jest to całkowicie przyspieszane. Problem polega na tym, drodzy Państwo, że węgiel to jest pierwiastek C, a pierwiastek C potrzebny jest do chemii, potrzebny jest do przemysłu stalowego, potrzebny jest do farmacji. Nie masz tego? Musisz kupić. Gdzie kupujesz? Azja, Afryka. Niemcy, którzy zostawiają sobie... Dlaczego rozbudowują sektor brunatnego węgla? Bo z węgla brunatnego tworzy się, chemicy mi tłumaczyli, jakąś bardzo dobrą substancję chemiczną. Nie spalając, tylko wytwarzając węgla brunatnego. To jest bardzo drogo. Na niej te instalacje staną postawione i Niemcy będą dyktować warunki dla całego świata. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja mogę mówić jeszcze, ale zakładam, że każdy z nas wie, że Otwieram sesję pytań i ja pozwolę sobie tutaj zadać jedno pytanie, skoro jestem przy głosie, ale obiecuję tylko jedno. Panie doktorze, jak według Pana jest z relacją między interesem a ideologią? To znaczy, czy jest tak, że ci wszyscy Polacy, którzy zagłosowali za likwidacją własnego rolnictwa i powiedzmy swojego poziomu życia i tak dalej, mówiąc krótko, to rzeczywiście zrobili tak dlatego, że jak pan doktor sugerował, są różne formy uzależnienia tych ludzi ekonomicznego. I tutaj można wskazać to, co pan mówił i powiedzmy sobie również pewne inne rzeczy. Na przykład zastanówcie się państwo, wszyscy jeszcze jesteśmy w Warszawie, jaki procent osób i w jakikolwiek sposób pracuje w firmach, które są związane z miastem, samorządem miejskim. Ale to jest dygresja oczywiście. A jaki procent według pana i czy w ogóle ten czynnik istnieje, robi tak dlatego, że kieruje się kompleksami, czyli kieruje się motywacją niematerialną, całkowicie niematerialną, mianowicie kompleksem gorszej wartości, kompleksem tego, że Niemcy wiedzą lepiej, kompleksem Europejczyka, czyli to, co kiedyś padło w sferze publicznej o murzyńskości Polaków, tak? Murzyńskości w znaczeniu, że ci Polacy w masie są, traktują zachodnich Europejczyków, Unię Europejską tak, jak Kali traktował Stasia w XIX wieku, prawda? Jako źródło czegoś lepszego. I dla nas Komisja Europejska to jest ten dobry dwana. Dla nas, w sensie dla powiedzmy większości zbiorowości, tak? No nie dla mnie, nie dla pana oczywiście, ale myślę, że też nie dla zebranych tu na tej sali, ale czy ten mechanizm działa i czy to nie jest część wyjaśnienia problemu, panie doktorze? To jest jedyne moje pytanie. Znaczy tak, to co my identyfikujemy w badaniach z panią doktor, to jest to, że Polacy są niezwykle silnymi oportunistami. Rzeczywiście, jeżeli uznamy coś jako interes własny, prywatny, możemy pana zmienić, hegemona zmienić tak po prostu. Tylko 20% Polaków na odpowiedź na pytanie, kim jesteś, odpowiada Polak, Polka, patriota. To, co jest bardziej szokujące nawet, to na pytanie, jaki obszar gospodarczy traktujesz jako obszar, który powinien odnieść sukces, tylko 38% Polaków odpowiada Polska. 38% Polaków odpowiada Unia Europejska. 4,4% Polaków odpowiada jakieś inne państwo. Rozumiesz? To jest szokujące.
Czyli jeżeli mamy 38% mówi Polska, dla Polaka jest ważna, to znaczy, że 62% mówi ktokolwiek inny. Po części jest to, o czym Pan mówi, znaczy my na pewno mamy masę kompleksów, ale to wynika ze skolonizowania. My nazywamy różne takie nasze fazy w rozwoju społecznym i naszej historii, na przykład mówimy o zaborach, bo nam się fajnie to mówi. Nie, byliśmy skolonizowani przez 3 państwa. Podlegaliśmy skolonizowaniu. Druga wojna światowa to jest kolejne skolonizowanie. Po II wojnie światowej przez 45 lat kolejne skolonizowanie. Więc jeżeli państwo jest i naród jest cały czas skolonizowany, to poziom oportunizmu, który się wytwarza w takiej kolonii, jest wybitny. To się zresztą objawia poszukiwaniem hegemona. My cały czas poszukujemy hegemona, my szukamy Pana. I Pan jest ktoś, kto za nas rozstrzygnie, dlatego tak łatwo w Polsce ideologię wkładać. Dlatego pokazałem Wam te 7 kroków, omówiłem je, bo one zakładają z góry, że ktoś za nas rozwiąże problem. Komisja Europejska postawi ambitne cele. My nic nie musimy robić. Wystarczy, że weźmiemy dotację i kupimy rower elektryczny. I świat się zmieni. Dziękuję. Proszę bardzo. Opisany przez Pana Zielony Ład wygląda... Ja w międzyczasie, jak Pan już zadał pytanie, ja Państwu będę wyświetlał co jakiś czas jakiś slajd, żebyście sobie statystyki dalsze zobaczyli, bo one są fajne. Opisany przez Pana Zielony Ład wygląda na kolejny etap rozwiązywania zachodniego społeczeństwa dobrobytu. Widzieliśmy lata 50., lata 60., ten keynesowski kapitalizm, który dawał w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych wysoki poziom życia i nagle nastąpił, począł się od lat 70. odwrót od niego. Z czym to było związane? Widzieliśmy też wtedy też pewne zmiany nastawienia do migracji wśród elit. Do lat 70. no to pewni przedstawiciel środowisk globalistycznych głównie snuli plany tego, jak ograniczać przyrost naturalny w krajach trzeciego świata. Obecnie to zniknęło. Czym to tłumaczyć można? Znaczy na pewno dosyć silnymi zmianami demograficznymi w Europie. Tym, że nie wiem, czy Państwo czytacie, czytaliście kiedyś taką książkę Global, jeżeli dobrze pamiętam, Cykl życia imperium. Jak nie czytaliście, to znajcie sobie tą książkę, bo ona jest niedużą książeczką. Napisano przez takiego generała, który tłumaczy, życie każdego imperium sprowadza mniej więcej, imperium żyje około 220 lat. To 10 pokoleń. 10 do 12 pokoleń. W tym czasie mamy konkretne fazy. I nic się nadzwyczajnego w Europie nie dzieje, jak dokładnie schyłek imperium. To, co powiem teraz, przez część z Państwa będzie traktowane jako obrażanie lub źle część z Was zniesie. Ale powiem to, bo to pisze Glob, nie ja. To nie ja wymyśliłem. Ostatnią fazą, przepraszam drogie Panie, za to co powiem. Ostatnią fazą każdego imperium jest dojście do władz kobiet. Czyli wtedy, kiedy kobiety podejmują decyzje, przestaje ich imperium bronić. Żeby się dobrze to zrozumiało. Dlatego, że priorytety się zmieniają. Ja nie jestem, jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem przeciwko kobietom i przeciwko udziale w podejmowaniu decyzji, broń Boże. Ja tylko mówię, jak wygląda cykliczność opisana przez Globa. I on niezwykle silnie udowadnia, że wówczas i to, co było i 200, i 500, i 600 lat temu, dokładnie cytuję z kronik te same wypowiedzi, tak samo młodzież się zachowywała, tak samo o tych samych wartościach mówiły poszczególne grupy społeczne, to samo, myśmy to już wszystko mieli. I my dokładnie jesteśmy w tej fazie. My zbudowaliśmy bardzo bogaty obszar gospodarczy i on zawsze w momencie, kiedy zaczyna być, jeżeli ludzie nie mają już celów i nie mają do czego dążyć, zaczynają zaspokajać te przestrzenie swoich wartości, które
zwiększają ryzyko zniszczenia cywilizacji. My jesteśmy teraz poddani cywilizacji tak zwanego prawa człowieka. Czy uznajemy, że poszczególne grupy społeczne są pokrzywdzone? I zaczynamy dawać im prawa. Tylko te prawa objawiają się na przykład tym, zobaczcie, nie wiem, czy słyszeliście, że ci ludzie, którzy przechodzili przez polską granicę, wleźli na płot i spadli z tego płotu, oskarżyli rząd Polskę o to, że zrobiono im krzywdę. Ktoś nawet wygrał w sądzie. I wygrać, ale mało tego, za chwilę zobaczycie, że pojawią się w Polsce masowo organizacje, które będą pomagać, już pomagają, będą pomagać i będą występować w opiece tych ludzi. A te zachowanie tych młodych osób, które opluwały żołnierzy ostatnio przy granicy, wyzywając ich od psów, pokazuje dokładnie to, że prawo człowieka oni rozumieją jako prawo tego, który wchodzi ci do domu. To jest jego prawo. Nie tego, który jest gospodarzem. I teraz, jak popatrzymy, wszystkie religie były budowane na przekonaniu kobiet. Jeszcze raz powtarzam, ja nie chcę, żeby to brzmiało, że jestem w jakikolwiek sposób, ja przeciwnie, sami widzicie, wszystkie badania, wszystkie prace, ja wszystko robię zawsze, ja większość relacji, które mam gospodarczych, to jest ze świetnie wykształconymi, świetnie działającymi kobietami. Tylko jest część zachowań, które pokazuje, że zmieniają się priorytety. Zobaczcie, dyskusja dzisiaj, w sytuacji, kiedy przy granicy jest wojna, a dyskusja o aborcji jest absurdalna. To znaczy, o takich rzeczach dyskutować możesz wtedy, kiedy masz bezpieczeństwo, bo za chwilę może okazać się, że nie będziesz mieć przestrzeni w ogóle do działania, do podejmowania decyzji. Przy wielkim szacunku i uprawnieniach wszystkich. Jeżeli, zobaczcie, stworzyliśmy system bardzo kosztowny dla, no bo uznaliśmy prawa niepełnosprawnych, prawa do życia, prawa, no masę praw, to mamy czysto, ja patrzę z punktu widzenia czysto ekonomicznego, ja nie oceniam, czy to jest dobre, czy źle, czy ja się z tym zgadzam, czy nie. Ja tylko próbuję opisać to, co widzę. To znaczy, że mamy ogromne koszty, które niestety muszą być ponoszone i pojawia się pytanie, zobaczcie, tak jak w tym systemie państwo płaci, państwo daje. Ale co to znaczy państwo? No przecież każdy z nas w systemie podatkowym, każde następne uprawnienie, każda następna swoboda, w cudzysłowie, to jest koszt. Tylko zobaczcie, zdemobilizowano nas całkowicie. Zobaczcie, przeciwnym, jak w internecie wielokrotnie powiedziałem o Izraelu i zostałem od razu Żydem internetowym, więc teraz też powiem i możecie też uważać, że jestem Żydem. Izrael ma konstrukcję państwa zupełnie inaczej zbudowaną. Zobaczcie, mobilizacja całego narodu, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, kobiet i mężczyzn. Jak ktoś był w Izraelu, ja bardzo często tam jeżdżę, no bo jestem Żydem. Uwielbiam Tel Awiw, uwielbiam Jerozolimę, ale ja tam widziałem to. Ja widziałem dziewczyny, szwadrony dziewczyn, które szły z bronią naładowaną, jeździły ze mną autobusami, jeździły koleją. Mężczyźni tak samo, młodzi, wszyscy są zmobilizowani do obrony swojej ojczyzny. Zobaczcie, co się stało w Europie. Wysyłanie 21-latka na granicę jest absurdalne. 21-latek, ja mam syna 21 lat. On ma problem z przekrojeniem mięsa. No bo to jest takie pokolenie. Nie wiem, kto z was jeszcze pamięta świnobicie. Ja przy tym byłem. Ja też. Ojciec kazał stać, miałem 5 lat, kazał stać i patrzeć. Dlaczego? Bo może będziesz musiał zabić zwierzę, żeby ochronić i wyżywić swoją rodzinę. Krew na rękach, na nogach, codziennie ze szkoły wracając lub z piłki, ona była codziennością. Wybite zęby były naturalnym procesem. Kto z nas miał zęby wszystkie? To był jakiś... Wszystkie mają podwórek. No właśnie o to chodzi. Zobaczcie, a teraz masz świat,
którym to wszystko zostało wyizolowane. Więc zupełnie inne wartości zaczęły być. Tak, ale wspominał Pan o tym procesie, przybrając się do chronologii. Pewien odwrót od dotychczasowego kapitalizmu keynesowskiego, niedzielowskiego, no to zaznaczył się już w latach 70. Tak. Wtedy kobiety, jedyne znaczące, które to były, jeśli chodzi o władzę państwa, były Indira Gandhi i chyba Isabel Perón, ale więc... Nie, ale to mówimy o pewnej fazach, bo teraz musi Pan sięgnąć do tego, co opisuje Glob. I oczywiście on mówi o całkowitym schyłku. To, co Pan powiedział, to jest moment, w którym zaczynała przemodelowana gospodarkę. Przemodelowana gospodarkę w momencie, kiedy uznano, że modele keynesowskie interwencji publicznej są skuteczne. Mało tego, one zostały się pożądane. Ja robiłem badanie, nie mam ze sobą tych badań, ja robiłem badanie, jak Polacy zareagowali na pomoc covidową. Czy my jesteśmy państwem i obywatelami, którzy chcą pomocy państwa, czy nie? I wiecie, co wyszło? Że Polak, czekaj, Polak mówi, odpierdziel się ode mnie, jak mam sukces. Ale jeżeli cokolwiek mi się nie powiedzie, Polak od razu krzyczy, pomóż mi. Coś się stało, bo państwo stało się łatwym źródłem rozwiązywania problemu. Państwo zaczęło wchodzić w obszary opieki, weryfikacji, wsparcia. Zobaczcie, system oderwania w procesie całym wychowawczym. Państwo, rodzina, zmniejszenie wartości rodzinnych. Ja swoim dzieciom zadałem pytanie, czy będą miały dzieci. Popatrzyły się na mnie i powiedziały, tato, zwariowałeś. Bo one wiedzą, one są świadome. 17-latka i 21-latek. Mówią, tato, dzisiaj posiadanie dziecka to jest prokurator. Bo my wiemy, co nasi koledzy, koleżanki zrobili swoim rodzicom. Zobaczcie Państwo, wtedy był taki 2-3 tygodnie temu taki program w telewizji publicznej, który mówił, że jest ogromny problem w Polsce z adopcjami. Słuchaj, twoje dziecko potrafi cię oskarżyć o obce dziecko, chodzi ci do domu, z dnia na dzień staje się twoim panem. Cokolwiek mu się nie spodoba, wykonanie telefonu lub pójście do psychologa, psychiatry w szkole i powiedzenie, że z tobą jest coś nie tak i masz przerąbane. Zaczyna się od niebieskiej karty, a kończy się na tym, że masz problem z funkcjonowaniem w środowisku. Aresztowanie ojca, matki w Polsce, moment. Oskarżenie o pedofilię po zawodach. Czy to, co się dzieje, to mówię, to powstało w momencie, kiedy gospodarki po II wojnie światowej, drugi okres po II wojnie światowej był dosyć trzeźwiący, ale z drugiej strony bardzo motywującym do działania. Była duża rozrodczość, gospodarki się odbudowywały. Chwyciliśmy dosyć wysoki poziom, potem były kryzysy, w których nastąpiła ta interwencja modelu keynesowskiego i to się spodobało społeczeństwu. My odeszliśmy od modelu gospodarki, która mówi, jeżeli ktoś ma kłopoty, to niech upadnie, po to, żeby oczyścił przestrzeń dla tego, który powinien. Więc zaczęły się mechanizmy pomocowe, a cały system europejski od początku miał mechanizm, zobaczcie, jeszcze jak my przed 2004 rokiem, przed wejściem, środki przedakcesyjne, dotacje, pomożemy ci. Biznes nie miał czegoś takiego. W biznesie ryzykowałeś, traciłeś. Tylko potem mieliśmy najdłuższy okres pokoju. W normalnych warunkach zupełnie inne zachowanie, zupełnie oczekiwania inne były. Okres życia mężczyzn się zwiększył. Kobiety przeżywały kwestie wojen, kobiety przeżywały kwestie wszelkich kryzysów. Mężczyźni jak muchy padali. Albo szli na wojnę, albo w warunkach braku BHP ginęli w miejscach pracy. Wszystko się zmieniło. Strukturę społeczną mamy zupełnie inną. Oczekiwania, ja to nazywam takich pizdoleuszy. My nie mamy mężczyzn. Jest coraz mniej, zobaczcie Państwo, coraz mniej mężczyzn jest. Mężczyźni przejęli rolę społeczną, kobiecą do tej pory, bo jest to opłacalne.
Jest to po pierwsze uznane, dwa, to się opłaca. Na początku był parasol ochronny, bo na przykład można było się wyeliminować z różnego rodzaju obowiązków wobec państwa, a dzisiaj to już jest w ogóle sfera funkcjonowania na innych zasadach. Ja nie mówię to w kategoriach podważenia kogoś, oskarżenia, tylko mówię, próbuję zrozumieć świat, bo ja też taki sam mam problem jak każdy z was. Ja próbuję zrozumieć świat, w którym żyjemy i zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego ja nie mam pewności, że moje dzieci będą miały dzieci? Rozumiem, że redaktor Kozioł już otrzymał odpowiedź na swoje pytanie, w związku z czym... Częściowo, to jest długa dyskusja. W związku z czym pana, potem koleżanka. Proszę bardzo. Ja mam do pana tyle dwa pytania. Pierwsze, czy te badania, które pan tutaj nam przedstawił, czy one są dostępne gdzieś w internecie, gdzie można... Znaczy tak, te badania, które teraz przedstawiam, to z uwagi na to, że one poszły do Solidarności, pan będzie miał w sierpniu już, bo my składamy ten raport, i będzie on na stronach Solidarności, będzie na stronach Fundacji Nowa Europa i będzie na stronach Fundacji Pomyśl o Przyszłości Faktor. I kilka miejsc i będzie wersja elektroniczna do ściągnięcia. Bo ja kończę już składanie i grafikę i wszystko będzie w sierpniu. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie samych tych badań, bo no, one są bardzo, bardzo precyzyjne. Tak. I chciałem się zapytać, jaka była grupa osób badanych? Czy to było tysiące, dziesiątki tysięcy osób? Uwielbiam te pytanie, bo to jest jedyne. Gdziekolwiek na świecie, jak rozmawia się o badaniach i mówi się, że to jest badanie reprezentatywne, to czy to jest Portugalczyk, Hiszpan czy Niemiec, przyjmuje to jako reprezentację narodu. A w Polsce to jest jedyna nacja, która mówi, na jakiej grupie zostało zrobione, bo po pierwsze ja w tym nie uczestniczyłem, to pewno to coś lewego jest. Po drugie, ile tysięcy zbadaliście? Ja panu powiem, badania reprezentatywne mają w sobie błąd statystyczny, oczywiście 3%. Aby uzyskać reprezentatywność badania, wystarczy 1025 osób według struktury, około 1025 osób, według struktury takiej, jaką reprezentowana jest w społeczeństwie. Czyli dobiera się taki procent kobiet i mężczyzn, jaka jest w strukturze, tyle osób mieszkających na wsi i mieście, jaka jest w strukturze. Wszystko to jest odzwierciedla społeczeństwo. Jeżeli ja chcę zadać pytania pogłębione dla danej grupy społecznej, to muszę zrobić boostery, czy muszę zagęścić. Na przykład jak w Zielonym Ładzie zadaliśmy pytania wobec górników na przykład, no bo to jest grupa, która zostanie zlikwidowana, to musieliśmy stówę na przykład górników dodać, żeby na tle społeczeństwa zagęścić, no bo ich w populacji społecznej jest mało, więc odpowiedzi byśmy mieli od jednego górnika, tak? Więc musieliśmy zagęścić. Ale to są badania, metodyce socjologicznej reprezentatywne. To znaczy ja nie mówię 20 czy 30%, 11,5% badanych. Ja mówię 62,2% społeczeństwa polskiego, Unia Europejska jako wspólnota suwerennych państw i narodów. Teraz koleżanka i potem... Ja mam taką pytanie właśnie o ogólną percepcję tych badań, jak i też tej postawy wobec tego Zielonego Ładu, że tutaj pan słusznie zauważa, że Polacy boją się tych kar, jest ten taki temat tej narracji właśnie takiej katastroficznej, a jak i tego, że mogą zostać nałożone kary, ale z drugiej strony wielu komentatorów podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego zauważyło, że po prostu PAS ogólnie się nie interesuje kwestiami europejskimi. Bardzo mierna kampania do Parlamentu Europejskiego, która nawet jeżeli chodzi o te państwa po prostu zachodniej Europy, gdzie jest bardzo rozwinięta ta kampania, jak i wiedza ogólnie o tym, co się dzieje właśnie w Unii Europejskiej. U nas to nawet na porównaniu do tych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy mówili, że po prostu my Polacy po prostu wykazują się wielką ignorancją, więc na pewno nie po prostu Polacy ani nie wiedzą, na co chodzi w Zielonym Ładzie, ani w tej dyrektywie budynkowej, więc nawet trudno powiedzieć, czego oni mają się bać albo nie bać, skoro po pewnych rozwiązań po prostu nie znają. Tak? I tak samo jeśli chodzi o taką ogólną politykę krajową, się przyjmuje, że dopiero w czasach, tak mniej więcej od 2015 roku w ogóle wypada mówić o polityce, bo wcześniej było coś takiego faktycznie. Nie mówmy o polityce, lepmy pierogi i no, można lubić, nie lubić PiS, ale oni na pewno takie przełamanie zrobili, że już nie jest na przykład jakieś takie ostracy społeczne w ogóle za to, że jesteś polityczny, tak? Że możesz mówić o pewnych rzeczach, ale jeśli chodzi, mówię, o Parlament Europejski, o tą Unię, no to jest wielka praca, żeby po prostu to przedstawić w jakichś kampaniach, co to oznacza, że to już
właśnie bytność w Unii Europejskiej nie oznacza jakiegoś tam profitu, który mieliśmy na początku, 20 lat temu, kiedy teraz się mówi, że jesteśmy nowym państwem członkowskim, no przecież już 20 lat, tak naprawdę wiele rzeczy w życiu po prostu poszczególnego człowieka się wydarzyło, nadal używa się obecna określenia nowe państwo członkowskie, tak? A więc mówię, że trzeba by było zrobić kampanię, że oprócz tego, że na początku były pewne profity, pewne dotacje, pewne zmiana tam po prostu niektórych tych działów naszego tam życia gospodarczo-społecznego, że teraz po prostu za to będziemy płacić rachunek i musimy zdecydować, czy ten rachunek nie będzie przewyższał te koszty tego, co wcześniej otrzymaliśmy. Jeszcze mam taką jedną uwagę, taką teoretyczną. Oczywiście zgadzam się z tym, że te podstawy tego Zielonego Ładu mają jakieś swoje uzasadnienia w tej ideologii komunizmu i tych takich najbardziej autorytarnych jego aspektów. No ale czy też na przykład nie można powiedzieć, że no to właśnie późna faza kapitalizmu też się odbija, właśnie taki turbokapitalizm w tych rozwiązaniach, no bo jakby nie patrzeć, to może te firmy, które wchodzą, nowi gracze na rynku, oni będą musieli podjąć te wszystkie tam działania, żeby się dostosować i często po prostu przegrają na starcie, ale ci wielcy gracze, wielkie korporacje, to jak nie patrzę, to one nie za wiele tak naprawdę na tym uciekają, ale to faktycznie uciekają zwykli użytkownicy, tak? Na tym, że po prostu nawet człowiek, który jest wykluczony komunikacyjnie, nie ma autobusu, nie ma pociągu, będzie oskarżony o to, że porusza się samochodem własnym, spalinowym, nawet dochodzi do takich absurdów, na przykład kogoś rozliczamy z tego, że nie wiem, zapala znicze na grobie, bo to też jest podobno nieekologiczne, tak? A z jednej strony celebryci na przykład odrzutowcem sobie tam wybierają się na ciasto do Paryża i wracają to od Los Angeles, tak? Więc mam do czynienia z takimi paradoksami, tak? To są paradoksy, ale one są w okienku Overtona w nam głowie przykładane. Nie wiem, czy czytaliście taką książkę Szybko, coraz szybciej. Polecam, to jest książka, która, ja mam ogromny problem z nazwiskami zawsze, tytuł pamiętam o tym, ale znajdziecie szybko, coraz szybciej. To jest o technologiach tak zwanych wykładniczych, czyli to wszystko, co od 30 lat zaczyna kształtować naszą rzeczywistość. I tam jest, jak się czyta tą książkę, gloryfikacja monopolu. Jeszcze kilkanaście lat temu mówienie o monopolu było traktowane jako obszar zagrożenia gospodarczego. Czyli jeżeli jest jeden na rynku, to jest niebezpieczny. Ale ze względu na to, że powstały technologie wykładnicze, czyli Facebooki, i te X-y, wszystkie inne, one mają z natury 80, nawet do 90% rynku, na którym działają. I cały przekaz społeczny idzie w kierunku uznania, że to lepiej dla ciebie, że nie masz wyboru. Bo my dostarczymy dla ciebie technologię, rozwiązanie, które będzie lepsze dzięki temu. I jak na to spojrzysz, to masz dokładnie uzasadnienie, dlaczego w pozostałych obszarach te okienko Overtona zostało przesunięte. Dlaczego coś, co wydawało się absurdalne, zostało być akceptowane, nawet wręcz pożądane. I zaczęło przestało przeszkadzać ludziom. Ale przede wszystkim to zostało zrobione, to jest przemoc finansowa. Czy to, że zapowiada ci się płatność. Zobacz, rolnicy mówią, sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi, co rząd wychodzi, mówi o von der Leyen, co powiedziała? Zapłacimy wam! Oni mówią, nie chcą ugorować, a komisja, zapłacimy wam za ugorowanie. Na początku zapłacą, a potem będą płacić karę za nieugorowanie. Więc to wszystko, o czym pani mówi, jest pewnym zjawiskiem, które się wpisuje jeszcze jedną rzecz. Ja tego nie mogę wycisnąć z nich. 2 lata temu pisałem taki artykuł, zostałem poproszony, zostałem dużo, fajne pieniądze dostaliśmy za to, żeby przeanalizować politykę Niemiec wobec Europy i polityk europejskich od 1945 roku. I napisaliśmy taki artykuł z panią doktorą Błąkowską. Tam jeszcze mój syn był za włączony, 20-latek ówczesny, bo on niemiecki, francuski, angielski na takim poziomie, że był tak zwanym wyszukiwaczem nam informacji. Stał kasę za to, żeby szukać. I słuchajcie, ten artykuł pokazał, jak Niemcy od 1945 roku prowadzą krok po kroku wszystkie partie polityczne, politykę docelową, jaką jest utworzenie jednego państwa niemieckiego w Europie. Jak się czyta ich programy gospodarcze, czyta się ich programy polityczne od 1945 roku. Pan Rzesza? Tak, słuchajcie, to po prostu, jak to się czyta, to po prostu to oczy otwierasz, ale się robi takie proste. I problem polega na tym, że ja ten artykuł złożyliśmy, dostaliśmy pieniądze, ale ja go nie widzę opublikowanego. Czy gdzieś on zniknął? Nie ma go. Ja
muszę, może w tym tygodniu trochę podzwonię, jak się okaże, że on jest, został zamordowany, to znaczy chyba trzeba ich po prostu w internet wrzucić, w tej formie, którą myśmy mieli, żebyście zobaczyli. To jest niesamowite. Więc ciężko w moim przekonaniu, bo badania, wasze pytania są zawsze, że każdy z nas są niezwykle ciekawe, tylko mam problem ogromny z odpowiadaniem na pytania, bo one są, najczęściej pytają o jedną warstwę. A ciężko mi jest dzisiaj, po tym co ja wiem, po tym co studiowałem, po tym co przeczytałem, po tym co zbadałem, powiedzieć, że da się odpowiedzieć w jednej warstwie. Najczęściej odpowiedź jest zupełnie w innej warstwie niż my myślimy. Że ta wielowarstwowość ona powoduje, dlatego też prowokacyjnie do was powiedziałem z tymi kobietami. Bo ten glob mnie aż zaskoczył, to znaczy zaskoczył, ja zrozumiałem cykl życia imperium po tym wytłumaczeniu cyklu, rzeczywiście co się dzieje następne. Następne, drodzy państwo, się dzieje to, że barbarzyńcy wchodzą i mordują. Gwałcą, przejmują największy zasób danego obszaru, czyli kobiety. No bo to jest dokładnie to, co teraz mamy. Mamy otwarcie granic, mamy napływ islamu. Nikomu to nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, powiedz coś przeciwko islamowi. Słuchajcie, w internecie powiedziałem, że ja jestem za Izraelem, więc wiecie, kim jestem. I uważam, że Izrael dobrze, że się broni i walczy z Palestyną. Hejt totalny. Bo jesteś... Nie rozumiesz, że tam ludzie giną, umierają. Ja wiem. Tylko problem polega na tym, słuchajcie, w moim przekonaniu, że Izrael i ostatni walczy z islamem. Ostatni. Bo oni walczą z Hamasem. Muszę oddać głos. I problem polega na tym, że całe przeświadczenie europejskie, które dzisiaj jest, wynika ze struktury społecznej, która w Europie się pojawiła. A w Europie, jak poczytacie, co się dzieje we Francji, w Holandii, w Belgii, tam są całe już miejscowości, w której większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Więc nie dziwcie się, że Francuzi, Niemcy, pozostali politycy będą mówić, że Palestyna jest okej, a to, co się dzieje z Hamasem w Izraelu, jest nie okej. Tylko ja zadaję pytanie, a co będzie, jak się okaże, zresztą ostatnie też informacje prasowe poszły, że od połowy sierpnia mamy mieć problem z migracją od strony Rosji, z Kaliningradu, a nie tylko Białorusi i mamy mieć osoby przeszkolone, które były również w Hamasie. Co się stanie? Jak my odpowiemy społeczeństwu? Jak to samo społeczeństwo, które ta młodzież, która pikietowała na Uniwersytecie Warszawskim, odpowie na problem, który będzie wynikiem agresywnych zachowań islamskich? Ja nie wiem. Ja jestem zwolennikiem i uwielbiam Oriane Fallaci. Się naczytałem jej pozycji. Nie wiem, czy kojarzycie sobie. Oczywiście. Panie doktorze, są dwa pytania i to będą ostatnie pytania, ponieważ tutaj... Oriana Fallaci, już ostatnie zdanie. Bardzo precyzyjnie pokazała, co jest zagrożeniem. To było lata 70. 80. Co jest zagrożeniem dla Europy. Dzisiaj mamy i to widzimy. I my nadal twierdzimy, że my będziemy bronić praw człowieka gdzieś indziej. To poczekajmy. Będzie dokładnie to samo, co na Wołyniu. A jak się zachowa lewicowo-liberalna młodzież? W latach 70. napisał książkę Jean Raspail. Ta książka nazywa się Obóz Świętych. I też państwu wszystkim polecam. Ona jest taka bardzo, bardzo prorocza. Natomiast były dwa pytania i powoli nam się czas kończy, czyli te pytania proszę o zadanie tutaj kolegi i pana, tak? Proszę bardzo. Tak, znaczy ja jestem pod wrażeniem naprawdę pana tez i retoryki, natomiast chciałbym zwrócić panu uwagę, że prosiłbym o zwrócenie uwagę na ustawę o ochronie energetycznej. Ja w 2007 roku zostałem zaproszony do zespołu, który to opracowywał. W 2008 po prostu podziękowałem, z tego względu, że to było robione pod kątem lobby rosyjskiego, czyli jak najwięcej gazu i ropy. Potem zostałem, że tak powiem, pacjentem zero, testującym programy do opracowywania charakterystyki energetycznej budynku. Dostałem certyfikat z ministerstwa i tak dalej, z którego zrezygnowałem, z tego względu, że jest to ogromne oszustwo. Nie będę teraz rozwijał tego tematu. Natomiast gdyby nie wiem,
źródła Zielonego Ładu są w przepisach unijnych dotyczących energooszczędności. Zgadzam się pewnie. Ja w tym raporcie, który pan zobaczy w sierpniu, mamy kilku profesorów, którzy to rozkminili. Ja nie jestem energetykiem. Ja nie mam takiej wiedzy. Ja oddałem ten aspekt specjalistom. Świetny materiał profesora Chorowskiego, profesora innych profesorów. Oni dokładnie mówią o tym, co pan... To znaczy tak, tam jest w ustawie o ochronie energii. Jest coś takiego, że chronimy tak zwaną energię pierwotną, czyli energię odnawialną. W tym momencie jest wszystko zrobione, żeby okleić, nie wiem, cały świat styropianem, który jest robiony z ropy naftowej, czyli z nieodnawialnej energii. No ale o tym mówiłem, że to jest produkcja energii tak zwanej OZE odnawialnej z czegoś, co jest całkowicie, nie podlega recyklingowi, nie podlega odnawialności. Dzięki serdecznie. To pan jeszcze się zgłaszał i pan, i to już będą ostatnie dwa pytania. Proszę bardzo, bo już czas na chwilę. Ja tylko w międzyczasie chciałem wam pokazać tylko ten slajd, żebyście zobaczyli, czego Polacy chcą. 62,2% Unia Europejska, wspólnota suwerennych państw i narodów. To jest bardzo ważne, bo ja jestem przeciwny wychodzeniu Polski z Unii Europejskiej. Jestem za tym, żebyśmy budowali Europę, tylko Europę suwerennych państw. My musimy przebudować Europę, bo uważam, że jeżeli, zresztą wcześniejsze badania też tutaj odpowiadają, że Polacy nie są za wyjściem Polski z Unii Europejskiej. Proszę bardzo. Żeby się wydarzyć, żebyśmy to osiągnąć. Żebyśmy co? Osiągnąć Europę z suwerennych państw. No to jest, wie pan, to jest dokładnie, to musi się zmienić struktura reprezentacji w parlamencie. Znaczy trzeba obalić komisję lewacką, która jest, teraz mamy znowu von der Leyen i mamy znowu niemieckie dociśnięcie. Dlaczego jest von der Leyen? Bo to jest niemieckie dociśnięcie butem. Czy oni wiedzą, że jeżeli oni teraz tego nie zrobią tymi dwoma ładami, zielonym i niebieskim, to się wszystko rozsypie? Przepraszam, pan tam skończył pytanie, jak wygrać wybory, jak opcja narodowa powinna wygrać wybory. Ale opcja narodowa, znaczy to jest kwestia świadomości społecznej, osób, które tak jak rozmawiamy tutaj, słuchajcie, no ale to nie jest retoryczne, wie pan. Ale gdybyśmy wiedzieli, jak odpowiedzieć na to pytanie, kapitał społeczny, nie, właśnie nie, przeciwnie. Nie, słuchajcie, to co wy tutaj robicie, nawet stowarzyszenie, ja jestem zaskoczony, bo ja wcześniej nie byłem na takich miejscach, znaczy nie było w ogóle dyskusji, chęci. W takich miejsc jak tutaj, zostałem zadzwonić się, państwo widzieliście, że chcecie. Ja jestem w Polsce bardzo dużej liczbie miejsc. Mnie zaskakuje, ludzie zaczynają to robić. Znaczy świadomość poświęcania czasu i chęci dyskusji naprawdę się zmienia. To nie jest tak, że jest beznadzieja. I pan się zgłaszał jeszcze. Tak. Ja tylko tak jedną rzecz chciałem dodać odnośnie tego, co pan mówił odnośnie Izraela, tutaj strefy i Gazy. Dotarłem do jakichś informacji, z których wynika, że w strefie wpływów tutaj na morzu od strefy Gazy są bardzo duże pokłady ropy i gazu. I Izrael dlatego chce ich stamtąd wykopać, żeby mieć do tego dostęp. Ale to jest, to mówię, to w necie się pojawiło. Natomiast moje pytanie, jakie chciałem zadać panu, może trochę przewrotne. Czy myślał pan o tym, żeby hipotetycznie, żeby startować na prezydenta Polski? Znaczy tak, nie można myśleć o takich rzeczach. To nie jest kwestia myślenia. Ja wielokrotnie już mówiłem. To albo mi się zadaje pytanie, ale czy ja myślałem, albo czy ja mam ambicje. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. To oceny są niezwykle miłe. Ja takich pytań codziennie mam kilkanaście i proszę mi wierzyć, że jak idę po ulicy, to jest ogromny ciężar z tym związany. Jak pojechałem do na odsłonięcie tego pomnika rzezi wołyńskiej w Domisławie, no to było niesamowite. To reakcja ludzi i tego, czego oni ode mnie oczekują. To nie jest kwestia, czy ja myślę, i to też nie jest kwestia, czy ja mam ambicje, bo takie pytania padają. To jest kwestia obowiązku, to znaczy jeżeli, ale to jest to, na co pan zwrócił uwagę. Znaczy jeżeli pojawi się ten efekt taki, coś w rodzaju kuli śnieżnej, że my będziemy wiedzieli, że to ma sens, to trzeba będzie to zrobić. Ja nie mówię ja,
Trzeba postawić człowieka, który będzie myślał kategoriami wartości państwa. Kto będzie łączył, kto będzie dawał, myślał o dobru Polaków, o dobru obywateli Rzeczpospolitej. Bo my mamy politykę destrukcyjną, a nie politykę łączącą. Ale aby łączyć, trzeba zdiagnozować, trzeba wiedzieć dokładnie, w czym jesteśmy. I to, co się staram robić, to, co robię wtedy, kiedy na ten YouTube zostałem zaproszony, to staram się komunikować i tłumaczyć. Znaczy ja wielokrotnie mówię, nie chodzi o to, żebyśmy ze wszystkim się zgadzali. Znaczy byśmy, to było straszne, gdyby się wszyscy ludzie ze wszystkim zgadzali. Więc przeciwnie, jeżeli wychodzicie z tego spotkania ze świadomością, że jedna rzecz, z jednym się zgadzałem, z innymi nie, super. Ale chodzi o to, żebyśmy myśleli. Problem polega na takim lemingowaniu Polaków, że nam się po prostu nawet nie chce włączyć myślenia. Tylko problem braku myślenia będzie konsekwencja w postaci za chwilę. Słuchajcie, no statystyka demograficzna pokazuje, że za 15-20 lat nie będzie co zbierać w ogóle. Znaczy w 2050-70 w ogóle zapomnijmy, nie ma narodu. Jeżeli z nami się zabawią jeszcze kwestią wojenną, zrzucą jakąś jedną małą bombkę gdziekolwiek w jakimś mieście, Polaków 10 milionów za granicę wyjdzie. Tak, jeszcze pan się zgłaszał i to jest ostatnie już pytanie. Proszę bardzo. Panie doktorze, takie pytanie dotyczące pierwsze tych badań pańskich. Czy to nie jest takie trochę dziwne, bo z jednej strony badamy wiedzę ludzi na temat Zielonego Ładu, a później pytamy się o koszty. Więc jeśli oni posiadają w ogóle wiedzę na temat Zielonego Ładu, to tym bardziej pytanie o koszty. Prowadzenie tego ładu jest takie troszeczkę dziwne. Nie, to nie jest dziwne pytanie. To jest pytanie, które pan kilkanaście pytań musisz złapać, tak jakbyś pacjenta miał. Czasami pacjent przy pierwszej odpowiedzi nie pokazuje ci, gdzie go boli. I lekarz będzie zadawał kilka pytań, i to robimy, że może z którejś odpowiedzi troszeczkę inaczej sformułowanej, to ja panu, żeby pan to zrozumiał dokładnie, o czym ja mówię. Jak zadaliśmy pytanie Polakom, kim jesteś, i nie daliśmy rozpiski, tylko mógł z głowy powiedzieć, to 20% Polaków powiedziało, Polak, Polka, patriota, pozostali wymyślili różne rzeczy, że są człowiekiem, kobietą, mężczyzną, są no, cudem. Ale jak zadaliśmy pytanie, a czy jesteś patriotą, wie pan ile odpowiedziało procent? 75. Teraz rozumiem. Bardzo. Czasami po prostu trzeba, tak samo jak ja na spotkaniach sprowokuję, powiem coś kontrowersyjnego, po to tylko, ja widzę na twarzach, wkurzył się ktoś i dobrze. Bo jak mam umierać na spotkaniu, to ja wolę wkurzonego. Bo wtedy będzie szukał sposobu, żeby uderzyć, żeby znaleźć coś. Super. I tego Polakom potrzebujemy, znaczy w Polakach potrzebujemy, tego w nas potrzebujemy, żebyśmy przestali spać. Nas wprowadzono, słuchajcie, taki chocholi taniec. My stoimy i się ruszamy. No hasło Uśmiechnięty Polski zabiło nas. Mamy knebel z taki, kiedyś ten śpiewał, pożykany. Kazik, to Młynarski śpiewał o konkursie na najlepszy knebel. I najlepszy knebel to był knebel z uśmiechniętych, wzoru uśmiechniętych ust. No bo taki jest to najlepszy knebel. Jak jesteś cały czas uśmiechnięty, to już jesteś idiotą totalnie. Przepraszam bardzo, druga kwestia taka trochę ważniejsza. Celowość naszych władców, o czym pan wspomniał, tworzenie takiej arkadii, do czego ich tam doprowadzi? No ich doprowadza do wspaniałego życia. Ale to życie to jest ile? Oni są już starzy. Nie, inaczej. Musi pan, no teraz musimy przejść do innej warstwy. Warstwą inną jest 2 miliony ludzi, która, nie wiem czy wiecie, w Polsce 2 miliony ludzi miało teczki współpracowników służb bezpieczeństwa w Polsce. W IPN-ie one są nieupublicznione. Niemcy u siebie oczyścili naród, ogłaszając współpracowników Stasi. My w Polsce mamy 2 miliony ludzi, które przed 1989 rokiem współpracowało ze służbami bezpieczeństwa i donosiło nas na pozostałych. I teraz musi pan, to co ja nie lubię o tym mówić, ale niestety tak jest. Nomenklatura i dzieci tych z nomenklatury w określony sposób też patrzył na świat. Jeżeli ojciec był prokuratorem, to on będzie tłumaczył w inny sposób świat. Mój prapra pradziad był powstańcem styczniowym.
został wywieziony za powstanie styczniowe i pieszo wrócił do Polski. To panu mówi, dlaczego ja mówię tym językiem, jakim mówię. Moja matka walczyła w podziemiu. Ale jakby mój ojciec był prokuratorem w Ubecji, to bym musiał szukać usprawiedliwienia, zasadności, normalności tego świata. Nie mógłbym go zakwestionować. Ale nie sedują ci bożnowładcy, żyjący tej Arkadii, nie sedują praw na... Ale oni nie muszą. Ale oni nie muszą scedować, oni ich ustawią. A kto wyjeżdżał przed 89 rokiem i zaraz po 89 roku na wszelkie stypendia? Kwaśniewski i Cimoszewicz, to chodzi o symbole oczywiście. Wie pan, ja w archiwum akt nowych, jak robiłem swój doktorat, znalazłem wykaz, jeżeli dobrze pamiętam, 200 ludzi, którzy wyjechali na pierwsze stypendium zagraniczne po 89 roku. W którym kierunku? Oni pojechali do Japonii. O. I jak popatrzy pan na tą listę 200 nazwisk, to dziwnym trafem byli to później wszyscy ministrowie po kolei Rzeczpospolitej. Jak to się stało, że w 89 roku rozstrzygnięto składy rządów kolejnych bez względu na opcje? Jeśli pan miał dostęp do takich dokumentów, to można by było ten naród podpalić. Taką informację. Nie, to nie jest podpalanie. Ja jestem przekonany, że dzisiaj należałoby otworzyć archiwa. Ja jestem przekonany, że aby... Ja uważam, że my walczymy z 8 milionami ludzi, którzy są cały czas utożsamieni systemowo i pilnują swojego interesu. I z nimi pan walczy. Oni myślą zupełnie innymi kryteriami. Otwieramy. Oni są w stanie przykleić się do każdego hegemona, który płaci. I to już jest wielopokoleniowość. Panie doktorze, ja przepraszam, ale powoli czas nam się kończy. Chciałem się tylko odnieść do tej ostatniej wypowiedzi. Problem także jest taki, że bardzo wielu Polaków, to nie są jakieś tajne informacje, te rzeczy mało obchodzą. Ja jeden przypomnę tylko drobny fakt. Kilka lat temu okazało się, że rektor Uniwersytetu Gdańskiego, noszący notabene historyczne nazwisko Cejnowa, nie wiem czy krewny tamtego XIX-wiecznego Cejnowy czy nie, Andrzej Cejnowa, był konfidentem Służby Bezpieczeństwa. I wszyscy pracownicy tego uniwersytetu poparli swojego rektora, broniąc jego, rozumie pan, to nie jest to, że oni nie wiedzieli, że była to informacja tajna, że ukryta, że to jest jakiś ukryty dynamit. Nie, to był dynamit, o którym pan mógł przeczytać w gazecie i przeczytać w internecie. Problem polega, czyli żaden dynamit, problem polega na tym, że nikogo to nie obchodziło, z grupy, o której mówimy. I to jest prawdziwy problem. No dlatego, że jeżeli popatrzycie do na uczelnie wyższe w Polsce, to macie rodziny całe. Całe rodziny są. Jak ja byłem zatrudniony w 2013 roku w Szkole Głównej Handlowej, to szefowa kadry powiedziała: z tym dokumentem pan idzie do mojego syna, z tą do mojej córki. Rodzina na swoim. I tym mało optymistycznym akcentem. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi za... Bardzo dziękuję panu. I zapraszam państwa na nasze kolejne spotkanie, o którym będziecie państwo poinformowani na naszych stronach internetowych i facebookowych. Proszę mi wybaczyć, jeżeli kogoś uraziłem, ale nie było moją intencją, tylko i wyłącznie prowokacja, bo to mam... Panie doktorze, proszę.